Hi, you listen to 92.5 Phoenix FM. This is program Pavilion. My name is Paul and I'm running the show for you. Now you will listen to the program Pavilion, which is the first Polish language program in the station. So, if you don't know the language, you switch off the radio. If you do know the language, buckle up. Here we go. I witam serdecznie, mówi do Państwa Paweł i Ilona w programie Pawilion. No już dawno nie robiliśmy tego tak, żeby było jednocześnie, nie? Musimy nad tym popracować, to zawsze fajnie brzmiało. Skąd wiesz? Tak mi się wydaje. Zawsze no właśnie, tak ci się wydaje. Albo mam lepszy pomysł, zrobimy to raz, równo, nagramy to i po prostu będziemy sobie to wklejać, zamiast się wygłupiać za każdym razem i próbować zgrać. No to będzie takie trochę nudne. Dlaczego? No za każdym razem to samo. No wiesz, no moglibyśmy wymyśleć coś z kolei każdego... To trwa tylko 5 sekund. Ja wiem. Możemy to przecierpieć. No dobra, ale wiesz, tak wymyślać za każdym razem, jak to zrobić... Wymyślać, tak, aha, czyli za każdym razem musisz zmieniać swoje imię na inne? Nie, tylko na przykład tak kiedyś miałem taką myśl, że byłoby fajnie, jakbyśmy naszą czołówkę po prostu za każdym razem robili w jakiś inny, śmieszny sposób. Ale chyba nawet tak robiliśmy przez pierwsze dwa programy, a potem nam się pomysły skończyły i zapomnieliśmy o tym, nie? Chyba się właśnie znudziliśmy tym. Tak, to było takie dziwne. Tak dziwne. No dziwne było jak... mroczne. Żeby to jeszcze było mroczne, to byłoby okej. Okay. A to było po prostu głupie. Ale tak jak słuchaj, nie było cię w zeszłym tygodniu, ale... No niestety nie dałam rady na przykład. No tak sam się ale tu... dałeś sobie radę. Dałem sobie radę, ale było nudno, wiesz, pojedynkę to tak dziwnie się robi, te programy, to jest tak ciemno i mroczno w tym studiu. Pozamykałeś drzwi? Tak. No, ja tam, okno? Wiesz, że mam paranoję, nie? Wiesz, tutaj... Wziąłeś latarkę i baterię? Dokładnie, wiesz, jakieś szmery gdzieś tam w kącie, tak, co to? Ale pewnie nie wiem, czy słuchałeś naszego programu w zeszłym tygodniu, ale obiecałem naszym słuchaczom, że wprowadzę, przedstawię. Tak? Ale możesz powtórzyć. To wiesz, co obiecałem. Ale możesz powtórzyć. Dobrze. Otóż obiecałem w zeszłym tygodniu naszym słuchaczom, że przypomnę wszystkim o Ewie Gigoń, czyli o naszej polskiej artystce, która z jakichś powodów jeszcze nie pojawiła się u nas w studiu, w takim sensie, że jeszcze nie puszczaliśmy jej piosenek. Może dlatego, że gdzieś ta płyta mi się jej zawieruszyła, ale teraz ją znalazłem. Bardzo głęboko ci się zawieruszyła chyba. Widać, nigdy nie byłaś u mnie w domu, tam ciężko w ogóle jest cokolwiek znaleźć. Ale tak jak mówię... Ewa Gigoń, znalazłem płytę. Ewa, jeżeli nas słuchasz, przepraszam, że dopiero teraz, ale zaraz uraczymy naszych lepiej słuchaczy. Lepiej później niż wcale. No dokładnie, wcale. Dokładnie. Dlatego zaraz uraczymy naszych słuchaczy piosenkami Ewy. Właśnie zastanawiam się, czy puszczamy przez cały program piosenki Ewy, czy będziemy puszczać może też coś innego, tak, żeby zależeć. Czy po prostu nadganiamy i puszczamy. No nie, no możemy puścić kilka piosenek, a potem coś innego. Żeby tak zróżnicować. W każdym razie, płyta, którą mam, muszę się pochwalić nieskromnie, gdzie ta płyta tu jest? Że dostałeś dedykację. Tak, dostałem płytę z dedykacją, ale to było lata temu, naprawdę. To było, wiesz co, to chyba był nawet ten sam... Poznałem Ewę Gigoń na Music Night'cie i to chyba był ten sam... Dzień, tak, kiedy ja ciebie poznałam. Tak, kiedy my się poznaliśmy. Ale ile to było? To było 5 czy 4 lata temu? Kawał czasu, no pół dekady, jak 5 lat, no to pół dekady, no ja pierdzielę. W każdym razie, nie wiem... Powiem wam, że starałem się znaleźć jakiś kontakt do Ewy, muszę się z nią skontaktować, zapytać, co o niej słychać. W każdym razie, jeśli z jakichś przyczyn nas teraz słucha, co byłoby rewelacyjne, Ewa, naprawdę tęsknimy za tobą, dawno się nie widzieliśmy, musimy się spotkać, pogadać. Oczywiście. Dokładnie. Więc teraz tak, puścimy państwu pierwszą piosenkę z płyty, która się nazywa Moonshine Flowers. Naprawdę kawał dobrej muzy tu jest, zresztą zaraz będziecie mieli okazję sami tego posłuchać. I co? Poza tym pomówimy sobie jeszcze o tym, o czym mówiliśmy trochę w zeszłym tygodniu, mianowicie o nadchodzących eventach. Większość z nich będzie związana z WOŚP-em. Ale to, tak jak mówiłem, po muzycznej przerwie. Teraz zapraszamy na pierwszą piosenkę z płyty Moonshine Flowers Ewy Gigoń. Piosenka pod tytułem Black Birthday Card. Zapraszamy.
I witamy serdecznie po muzycznej przerwie. A z nami jest Jack. Nie wiem, czy go pamiętacie i znacie. Witam serdecznie, bardzo miło jest tutaj ponownie zasiąść z wami. Jack, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, którzy nie słuchali nas kilkanaście odcinków temu, bo każdy powinien wiedzieć, że Jack jest naszym fotografem. Wszystkie rewelacyjne zdjęcia, które mieliśmy zrobione do tej pory, były robione przez Jacka. Zawdzięczone właśnie jemu, tak. Tak, Jack też jest świetny w swoich rolach, które mu czasami powierzamy. Prawda, Ili? Tak. Czy nie popatrzyłeś, prawda, Ili? Tak. Cudowne jest to, że Ili jest jako jedyną osobą w tym studiu, która myśli, że jak kiwa głową, to się nagra. Nie, ja się śmieję z ciebie. Aha, tak. Ty mi kiwasz głową. Podpowiadasz, co mam, jak mam zareagować. Nie, ci daję znak, że teraz jest twoja kolej, żeby coś powiedzieć. Ja już nie chcę więcej listów z pogróżkami w stylu: mogę się zamknąć i dać powiedzieć coś tej dziewczynie? Bo takiego typu rzeczy były. Niestety, no, przysięgam ci, były takie wiadomości, kiedy? Dostawaliśmy takie wiadomości od jakichś ludzi, wiesz, do nas może każdy napisać. Czyli od którego z dwóch słuchaczy, który mamy? Od Jacka to na pewno nie było. Nie, to był ktoś, kto nie zalekował naszej strony, bo nie mogłem go potem znaleźć. No, także tak jak mówiłem, Jack występował w naszym programie jako wielu z naszych gości specjalnych. Jest to osoba, która jako, tak jak mówiłem wcześniej... Osoba wszechstronna. Tak. To jest osoba, która potrafi bardzo rozbawić i rozświetlić atmosferę w naszym programie swoją osobowością, tak jak robi to teraz. Nie daje żyć biednej Ilonie. No właśnie, to wiesz co, to nie jest bardziej rozweselające, to jest denerwujące. Przepraszam, ale to jest denerwujące dla ciebie, ale my i Jack bawimy się świetnie. To zamienimy się miejscami. Dobrze, nie ma problemu. Dobrze. Otóż mogę odpowiedzieć na wasze pytanie, którego jeszcze zadaliście. Tak, pytanie. Jakie mam pytanie? To jest lepsze. No ja wiem, że jest miejsce, ale jest lepsze, bo to jest moje miejsce. Czy ty jesteś nienormalny? To jest pierwsze pytanie dla Jacka. A więc Jack, pierwsze pytanie, czy ty jesteś nienormalny? Może pozwólmy widzom, nie, tak, zagłosować na Facebooku. Tak, jeśli uważacie, że Jack jest normalny, wyślijcie SMS-a o treści, tak. Albo nie, numer niebieski. Tak. Pamiętasz to? O tak, pamiętam to. Jack! Może już wystarczy. Dobra, dzieciaki, spokojnie. Normalnie, tak. Chcemy no. Jakąś kanapą rzucić, która jest niedojedzona. Tak, jeżeli nie usłyszycie naszego programu w przyszłym tygodniu... Nie złapał. Jeśli nie usłyszycie naszego programu w przyszłym tygodniu, wiecie, że to dlatego, że Jack prawdopodobnie nas wykończył. Ale tak, mamy rozmawiać ale o... Ale mamy zabawnie. Tak. Mamy rozmawiać o nadchodzących eventach, mianowicie... Jutro, 15 grudnia, odbywać się będzie kiermasz świąteczny w Polskiej Bibliotece The Biblary, organizowany przez Julitę. Prawda? Musiałam się schować strzałem. Tak, niestety mamy tutaj bardzo ciężkie polowe warunki, gdyż Jack prowadzi ciężki ostrzał... Krisie! Nie, myślałem, że coś leci. Jack prowadzi ciężki ostrzał papierkami po Subwayu. Także tak to jest, kiedy nie dajemy mu środków uspokajających przed programem. Tak, tęskni. Tak, zachowuje się jak typowy zwierz, który tęskni. Czuwam się w rolę, której ostatnio nie grałem. Tak. Moją następną. Następną rolę. Właśnie, to jest bejsbolisty. Bejsbolisty psychopaty. Tak, który musi we wszystko uderzyć piłką. Lub kijem. Unikający cel. Tak. Nieuchwytny cel. O, to jest dobre. Myślę, że byłoby okej. Okay. Tak. Tak jak mówiłem, będzie się odbywał teraz kiermasz świąteczny w Polskiej Bibliotece, która się nazywa The Biblary. I będzie też tam się odbywał koncert zespołu Supertonic, który będzie występował razem z dziećmi, tak jest to napisane. Nie wiem konkretnie, co to znaczy, wiem tylko, że będzie impreza bardzo przyjazna rodzinie. Także wszyscy ci, którzy są zainteresowani obejrzeniem manufaktury naszych miejscowych artystów, na przykład jeżeli szukacie jakichś prezentów na święta, których jeszcze nie mieliście okazji kupić, myślę, że to będzie świetna okazja. Także jutro od godziny... A nawet nie wiem, zaraz wam powiem. Muszę zerknąć do swoich notatek. Jack kontynuuje swój ostrzał, także jest naprawdę wesoło. Od godziny 14 do 18 bardzo, będzie odbywać się... Bardzo. Od godziny 14 do 18 odbywa się kiermasz świąteczny. Także zapraszamy wszystkich serdecznie.
Chyba się przejęzyczyłem, no Jezus, zdarza mi się. To same sobie zdarza. Ale przed chwilą brałem te tabletki, co Jackie bierze, dlatego teraz mi się język pląta. Plącze. No właśnie, widzisz. Nawet ja to wiem. Więc o tabletki tego nie możesz zgonić. Powiedz nam, Jack, co robiłeś, kiedy cię z nami nie było? Bo nie było cię z nami od kilku dobrych programów, także... Co robiłeś w swoim wolnym czasie? Poza leczeniem psychiatrycznym oczywiście. Nie wiem, czy się poddał temu leczeniu. Co ja robiłem? Byłem trochę zwiedzać nasz ukochany... Zieloną wyspę? Tak. Byłem odwiedzić paru... A nie, dopiero teraz odwiedzam tych świrków. Znaczy mówisz o nas teraz, Simon? Nie. Nie. Jack w tym momencie referuje do swoich kolegów z jednego pokoju, który dzielił ostatnio w zakładzie psychiatrycznym. Także... Mieliśmy mnie chyba z sobą. Ja byłem w zakładzie psychiatrycznym, ale ja byłem zamknięty... Był jednym z tych kolegów. Nie, ja byłem... Nie. Ja byłem jednym z tych niewidocznych kolegów. Ja byłem... Przepraszam bardzo, ja byłem zamknięty w izolatce, pozbawionej wszelkiego rodzaju klamek, okien obitej poduszkami. Ale i... latarkę miałeś, baterię. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Dlatego byłem, miałem tam, mimo tego, że byłem sam w tym pokoju, było tam bardzo tłoczno i było bardzo dużo innych stworzeń. I obrażałeś sobie, że tam jestem. Byłeś tam między innymi. Między innymi. Była też Ili. Też była? Okay. Była, tak. W różnych formach. Także... różnych. Więc teraz proponuję może puśćmy kolejne granie Ewy Gigoń, tak jak obiecałem, że będziemy ich słuchać. Tak, potem puścimy parę reklam i w międzyczasie spróbujemy uspokoić Jacka środkami przeciwbólowymi. Zaraz, tylko tutaj są reklamy. Reklamy mamy, ale to są reklamy stacji, to nie są komercyjne reklamy. Aha, no właśnie. Także one zawsze tutaj były, przewijały się od czasu do czasu. Jedną z nich było Phoenix FM. Dokładnie. Community Ray. I żebyś wiedział, to dokładnie to jest... Dla ciebie puszczamy. Tak, to jest dokładnie ta reklama, która teraz będzie, także zapraszamy. Phoenix FM. Community Radio for Dublin 15. We cover all matters of Dublin 15. 92.5 Phoenix FM. Radio from people for people. We're owned by the community to serve its members. 92.5 Phoenix FM. Truly yours, radio. Truly yours, radio. Thank you.
Na to przerwy. Zobaczy. Dokładnie tak. Widzę, Jackie przejął moją funkcję, ale dobrze. Jack, czy mógłbyś łaskawie nie grać w gry, kiedy rozmawiamy? To jest, otóż państwa, gra The Clash of Clans, czyli nie wiem, jak to jest po polsku. Jest to apka w... Starcie klanów. O, która? Właśnie. Na Androidzie, podejrzewam, na Apple też to mają. No, mówię na Apple, nie na Apple, bo to... Spolszczasz, tak, tak. No, prawidłowo, dobrze. Bardzo fajna gierka, także lubię sobie w to grać. Otóż zapoznał mnie to z tą grą Rafał, czyli brat naszej co-host. Nie wiem, jak to jest co-host. Aha. Prowadzącej, tak. Współprowadzącej. Tak, dokładnie także tak. Do niego proszę mieć pretensje. Aha, czyli to robi Rafał, kiedy nie odbiera moich telefonów. Otóż to. Aha, dobrze, będę wiedział. Rafał, czyli rozczarowałeś mnie. Nie odbiera ode mnie telefonów. Dokładnie. Zapewne gram w tą gierkę. Aha, dlatego nie odbiera, bo gra na telefonie, mówi, nie, teraz nie mam możliwości, dzwoni tam, no, Ili, szef. Powiem tak, jest to naprawdę niepomagające. Jack, mam pytanie, czy możesz tą rurkę wyciągnąć z ust, jak mówisz, czy jak nie? Jak ją wyciągnę z ust, to nie będę mógł oddychać, bo to jest, właśnie pomaga mi oddychać. Tak, trochę orotomia, tylko wtórna przez gardło. Kontynuuj, tak. No właśnie, więc jak dzwoni ten telefon i gram w tą gierkę, jest to tyle trudne, ponieważ... Jeśli toczę bitwę z jakimś innym klanem i dzwoni mi w tym momencie telefon, nie mogę go odebrać, ponieważ o toczę Jezus, bitwę, a bitwa trwa 2 minuty. Tak. I jak nie nacisnę czegoś... Tak długo? Mhm. I... 2 minuty takiego stresu. Ja nie wiem, jakby to możecie przeżyć. To jest i tak nic. Ja kiedyś sobie ściągnąłem na swój telefon Angry Birds i potrafiłem przesiedzieć w toalecie 4 godziny. Albo miałeś problem wewnętrzny, czy też nie, tak, nie, telefon. Nie, to ta gra po prostu tak wciąga, że wiesz, nawet nie zauważysz, w którym momencie już kończysz, ale tak się wciągasz grę, że jedziesz dalej z tą grą i dopiero potem orientujesz się, że ty chcesz wstać, a twoje nogi są już totalnie zdrętwiałe i lądujesz twarzą w kafelkach. Rozumiem. Także to też jest takie kłopotliwe dość. Powiem, że nigdy
w tą grę jeszcze nie grałem, odkąd ta gra wyszła, ale słyszałem, że... Angry Birds? Tak, słyszałem, że to jest jakaś fenomenalna gra. Ty dopiero masz smartfona od tygodnia, dwóch. Wiele rzeczy jeszcze musisz odkryć. Wiele rzeczy musisz odkryć, tak, dokładnie. Dokładnie. Ale tak samo. Zaraz, ty nie masz smartfona, więc na czym grałeś w Angry Birds? Nie, miałem smartfona przez dłuższy czas, ale właśnie ze względu na to, że mój smartfon miał taką dziwną tendencję, że mimo tego, że miał ograniczoną pamięć, ciągle ściągał updaty do wszystkich aplikacji, których ja nawet nie używałem. Czyli był special needs smartphone, tak, czyli co retard phone. Dokładnie, dokładnie. Ściągał co chwilę updaty do programów, których ja nie używałem. Ściągał te updaty, nie pytał mnie o zgodę, ściągał te updaty, a potem dostawałem informację: słuchaj, mam za mało pamięci, możesz ją zwolnić, bo muszę ściągnąć nowe updaty. Więc Także zdenerwowałem się i mój smartfon niestety spoczął na dnie rzeki. Rozumiem, więc ale to... powoduje, że mam pytanie ze względu na to, co powiedziałeś, czyli telefony nasze robią to, co my nie chcemy, wbrew temu, co myślimy, więc czy to było szpiegowanie, twoim zdaniem? Czy to nie było szpiegowanie, bo oni po prostu robili coś, ściąganie ubrat to nie jest szpiegowanie, aczkolwiek denerwuje mnie, kiedy posiadając smartfona pisałem na różne ubdaty na Facebooku, w sensie na przykład zmiana statusu, zamierzam zrobić to i to, albo coś takiego, i zawsze pod spodem, pod tym statusem na Facebooku pisało, napisano tam na przykład z takiego, takiego miejsca. Tak. I też mnie denerwowało, bo na przykład dlaczego wszyscy mają wiedzieć, gdzie jestem w danym momencie. No dlaczego nie? Czyli miałeś enabled, czyli miałeś... Wiesz, na przykład, bo mój kolega miał taki przypadek, że pisał, tylko on na Twitterze to robił, on sobie pisał datę na Twitterze. Mówił dziewczynie, że jest gdzie indziej, a później wyskakiwało, że dokładnie jest gdzie indziej. Dokładnie tak, nie, tylko nie dziewczynie, tylko żonie. Żona go pyta, gdzie jesteś, on mówi, że jest w pracy, robi nadgodziny, a potem wysłał jakąś updatę na tweetnął coś na Twitterze i na tym pod spodem na tym Twitterze pisało, że wysłane 10 minut temu z domu Agaty. I to już było takie trochę kłopotliwe. Dla tych właśnie wszystkich amatorów, i ja nie jestem ekspertem od Facebooka, bo osobiście nie trawię tego, ale no niestety mam. Ale zawsze można cię zobaczyć pomiędzy 9 a 21. Nie zawsze, chyba masz halucynację. Tak słyszałam. Więc... To było kiedyś. Na Twitterze pisali. To było kiedyś. Wracając do problemu twojego znajomego, czy też ciebie, skoro... Nie, ja nie mam żony. Nie, ja nie mam żony, dlatego wiesz, gdyby to była moja historia, to bym powiedział, ja się tam nie wstydzę. Ale pierwszy zaręczny już masz. Możesz mieć włączony GPS tagowanie, czyli twój telefon od razu wysyła, skąd pisane było, ale możesz tą opcję wyłączyć. Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć na temat update'ów, o których mówiłeś, i to jest taka, że update działa w dwie strony, czyli update wysyła informacje, jak i dostaje informacje, więc te wszystkie update'y, które my ściągamy, one też wysyłają statystyki tym wszystkim programom, czy też deweloperom, żeby wiedzieli, jak jest używany, kiedy jest używany oraz inne rzeczy. Wielokrotnie jak ściągasz jakąś aplikację, grę, cokolwiek, pisze, że aplikacja wymaga dostępu do twojej kamery, tak. Książki telefonicznej, to. Dlatego ja z tego względu też mam mam zaklejoną kamerę. W telefonie? W telefonie. Pokaż. I teraz nie mam, w tamtym smartfonie, który leży na dnie rzeki, teraz nie mam tego. Teraz używam bardzo starego telefonu, wiecie, takiego z klawiaturą, z bardzo małą ilością kolorów. Bo te one nie były podłączone do. Nie, ja poczekam. One nie były podłączone do internetu i tak dalej. Aczkolwiek też słyszałem o przypadkach, kiedy osoby potrafią włamać się do kamery w laptopie i podglądać użytkowników laptopów przez ich własne kamery, które są wbudowane. Tak, dlatego ja od tego momentu też mam zaklejoną na przykład taśmą kamerę, bo przeraża mnie ta opcja. To jest bardzo, bardzo popularne. My nawet z Iloną mamy takiego. Znamy taki jeden przypadek. Ta osoba myślała, że kamery są w każdym żarówce. W każdej żarówce i w każdym detektorze od dymu. I ta osoba też ma paranoję na temat czego? Baterii? Jezus. Kupuje baterii. Nie, no to ja słyszałem o różnego rodzaju paranojach, mniejszych lub większych, ale to rzeczywiście hardcore. Z tego co wiemy, to nawet w SMS-ach ta osoba czasami odpisuje, że coś tam o bateriach, mimo że nie jest to w ogóle w temacie, na który rozmawialiście, ale no, tak poza tym. No, to już tak już powoli schodzimy ze szpiegostwa na teorie spiskowe. Na paranoję. Tak, a chyba nie o tym w ogóle mieliśmy mówić, no ale w sumie dobrze jest wtrącić czasem coś innego w nasz program niż tylko newsy i tak dalej. No, także słuchajcie, następujące rzeczy, o których mieliśmy programowo mówić, był WOŚP.
Czyli wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jack, powiedz mi, czy ty miałeś... pewnie nie jesteś zaznajomiony z Wośpem jak wszyscy Polacy, ale powiedz mi, czy miałeś na przykład kiedyś jakieś spotkanie, oddałeś kiedyś coś na... Nie no, wiadomo, że to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ty to wiesz, ja to wiem, ale czy to Jack... A dlaczego Jack by miał nie wiedzieć? Zaraz. Bo przed chwilą się właśnie pyta przed programem. Znaczy, Wośp to brzmi bardziej jak jakiś... Insekt, owad taki, co kuje. Skrót literowy. Wasp. Wasp, tak. To, a o czym ty mówisz? O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No oczywiście, Jurek Owsiak? Tak, tak, dokładnie tak. Dla tych, którzy się dziwią, dlaczego Jack ma problemy z czymś takim, otóż Jack jest Polakiem tylko w połowie. Wychował się w Kanadzie, dlatego on po prostu... To na pewno, ale chodzi o to, że Jack się po prostu wychował za granicami naszego kraju, dlatego połowę rzeczy, które standardowy gdzieś Polak Indian. Wie, Jack nie wie. Nie w Indiach, w Kanadzie, pośród Indian, skalpował patrząc bizony za niego, myślę, że strzelał z łuku. Znaczy, tak. Znaczy moja pierwsza dziewczyna, tak? Ja tylko patrzyłem. Ona była Indianką. Aha. No, ale to... Ja nie. Miałeś pewnie świetne okazje, chociaż, żeby zaznajomić się z tymi ludźmi. Teraz. Uczę was polować z rurki na przykład, strzelać tak, jak się... Tak, tak, trującymi strzałkami ze śliny. Tak. Także nie wiem dlaczego mam takie dziwne uczucie, jakbym wrócił do gimnazjum. To było ohydne, to było mokre. Tak, i to było twoje. To jest mój włos, co on tu robi? Nie wiem, jest na mnie. Co tu się dzieje? On jest normalny. Tak, nie wiem co tu się dzieje dzisiaj. Jack właśnie dokonał niemożliwego, wrzucił kulką papieru, która odbiła się od mojej głowy i trafiła do papierowego kubka. Ten facet mnie zadziwia, dlatego myślę, że podczas mojego wielkiego zdziwienia lepiej będzie, jak po prostu puszczę państwu jakąś piosenkę i postaram się uspokoić. Zapraszam. Fuck you and you plastic revolution.
Witamy po tej muzycznej przerwie. Jack nam się trochę uspokoił, prawda, Ili? Mam nadzieję, zobaczymy. No, dobra. To tak, tak. Przybyliśmy się trochę do mikrofonu, byłoby nas słabo słychać, tak mam wrażenie. To poza tym. Jackuś się nam tu śmieje. Dobrze. Uspokoiliśmy go trochę, tak myślę, przynajmniej na chwilę. O czym ja mówiłem? Tak, mówiliśmy sobie o WOŚP-ie. Znaczy, czy miałem zamiar mówić o WOŚP-ie, dlatego zaraz powiemy. Puściłem przed chwilą dla Państwa Psychopixów, bo chciałem trochę zelżyć ten taki melancholijny klimat Ewy Gigoniak, którą i tak chyba jeszcze dzisiaj usłyszycie. Chociaż właściwie puściliśmy już parę piosenek. Nie no, wydaje mi się, że jeszcze jedną może Państwu puścimy. Zobaczymy, jak nam na to czas pozwoli. W każdym razie tak, z tych ważnych rzeczy, które się dzieją, mianowicie wielki finał Świątecznej Orkiestry. Jest to 22 finał, który się będzie odbywał 12 stycznia 2014 roku, czyli bardzo niedługo. 9 finał w Dublinie to jest, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa od 22 lat, a od 9 lat działa w Dublinie. Jak zwykle będzie się odbywać, jak co roku zresztą, w Living Roomie / Fibersie, bo to jest łączony lokal. Każdy chyba zna Fibersa, to jest zaraz z Okonela, jak się idzie. Bardzo fajne miejsce. No, to jest w tym samym miejscu to będą robić. To będzie tam gdzie było w zeszłym roku. Ale nim ta impreza się rozpocznie 12, będą dwie imprezy towarzyszące. I nie musisz niestety wytrzymać. Czuj się tak, jakbyś miała małe, nieodpowiedzialne dziecko. Wrośnięty i wielki. Dokładnie, z brodą. W każdym razie 8 stycznia, czyli na 4 dni przed wielkim finałem, odbędzie się noc DJ-ów w klubie Lafayette. Będzie to impreza również charytatywna, z której dochód będzie przeznaczony na WOŚP. Tak samo zresztą jak Galeria Sztuki dla WOŚP-u w lokalu Exchange Dublin będzie się odbywać 9, czyli dzień później. Będzie uroczyste otwarcie o godzinie 18 i galeria będzie otwarta do wielkiego finału do 12. Potem, jak znam życie, prace z tej galerii wylądują na licytacji, która jak zwykle pewnie będzie pełna świetnych prac i miejmy nadzieję, że uda się licytującym rzucić jak największe kwoty, które dopomogą w tym celu. A także, tak jak obiecałem, zresztą wszyscy ci, którzy słuchali nas na Facebooku w zeszłym tygodniu, zauważyli, że wkleiłem do naszego filmiku plakat, na którym piszę, na co zbieramy, bo tak jak dobrze wiecie, przez ostatnie dwa czy trzy programy miałem problem, żeby stwierdzić, na co WOŚP zbiera w tym roku. Okazuje się, że zbieramy na to zbieraliśmy w zeszłym roku, czyli na sprzęt dla dzieci i dla sprzęt oczywiście medyczny dla dzieci, dla szpitalów dziecięcych i dla seniorów. Także wiadomo, że trzeba dbać o naszych najmłodszych, naszych najstarszych. Już wystarczy, że im podnieśli wiek emerytalny do takiego poziomu, że już wiesz, tylko szpitale im pomogą. Ale w każdym razie tak, co jeszcze będzie się odbywało na 12 stycznia na wielkim koncercie? Będą koncerty różnych artystów. Z tego, co wiemy od potwierdzonego, zaufanego źródła, będzie to koncert zespołu Down the River. Będzie koncert chyba Al Grey. Tego nie wiem na 100%. W każdym razie będzie występ lokalnych kabaretów, licytacja kabarety, to wiadomo. Też? Będą kabarety, tak, lokalne kabarety. Nie wiem, jest taki jeden lokalny kabaret właśnie Polaków w Dublinie, który robił support kabaretowi Limo, kiedy mieli swój występ we wrześniu i byli całkiem fajni. Także polecam wszystkim serdecznie. Będzie licytacja tych przedmiotów artystycznych tej galerii, tak jak mówiłem, będzie loteria, na którą też warto zawsze głosić, nawet jeżeli nie wygracie, słuchajcie. Chodzi tu o charytatywne cele. A wy będziecie brać udział w loterii charytatywnej? Tak, bierzecie udział? Oczywiście. Tak? Ili słabo cię słychać. Musisz. Tak, będę na pewno. O, teraz cię słychać, dobrze. Jak mnie było słychać? No dobrze, teraz wiemy, teraz wszyscy słyszeli, jest zdeklarowana, teraz wiemy, że jeżeli ktoś będzie brał udział od nas, to na pewno będzie to Ili, na pewno będzie to Jack. Ja nie biorę w tym udziału, bo nigdy nie wygrywam. No teraz to ty musisz iść, teraz nas namówiłeś, no. To sam no. Nie, no wy zdeklarowałeś się, powiedziałem, że nie idę. No wyglądalibyśmy źle, gdybyśmy powiedzieli nie. No. Skoro sam mówiło, że będziesz ty. Nie, no też będę brał w tym udział na pewno. Będzie się odbywało Światełko do Nieba, bo jak wiecie, Światełko do Nieba to już jest taki znak rozpoznawczy w WOŚP-u. To jest wielki pokaz fajerwerków, który i tak najbardziej imponujący jest zawsze w Warszawie.
Co jeszcze? Będzie polska gastronomia, czyli kiełbasa z grilla, domowe ciasta i inne przysmaki, także wszyscy ci, którzy lubią zjeść, będą tam, nie? Jack, będziesz tam, nie? Jak najbardziej. No, nie ma tego. No hej. No jasne. Ja lubię zjeść. Mimo, że tego po mnie nie widać. O, rany. Niestety moja współprowadząca i nasz dzisiejszy gość są bardzo zajęci. Także chyba wydaje mi się, że... Nie jesteś zajęta? Czekamy cały czas na to, skończyć. Czekamy na swoją koleżkę, skończyć grać. To może byście coś powiedzieli. No właśnie nie możemy, bo ty cały czas mówisz. Aha, dobrze. Nie chcemy zakłócać. Dobrze, no to proszę, kontynuujcie. Wiem, co robiliśmy. Czyli popieramy to wszystko, co powiedziałeś. Aha, tak. Będziemy na pewno. Tak, rozumiem. Przypominamy, że to odbędzie się 12 grudnia. Stycznia. No przecież powiedziałem, że stycznia. No, dobrze, okej. 12 stycznia. Wielki finał jest 12 stycznia. No to oczywiście. Poza tym nie może to się odbywać 12 grudnia, bo mówimy do naszych słuchaczy dzisiaj 14 grudnia, także to byłoby co 2 dni temu. 12 grudnia miało być. Nie. 12 stycznia mam informację od organizatorów, to jest 12 stycznia, będzie się odbywać wszystko. Także będzie się tam też odbywał market rękodzieła, czyli manufaktury, inaczej mówiąc. Ja nie mogę z nim, nie. Niestety nie wszyscy z nas są równie dojrzali, co Ilona. Cieszę się, że to jest tylko radio. Tak, ja też. W tym dzisiejszym odcinku jestem przekonany, że pomysł, który kiedyś miałem, żeby to nakręcać i puszczać jako wideovlog na YouTubie, był złym pomysłem i to nie był, to byłoby po prostu... Z drugiej strony myślę, że ten wideoblog byłby o wiele popularniejszy niż ten radio. Na pewno, ale wtedy jestem przekonany, że musielibyśmy cię mieć w każdym odcinku, żeby na pewno zbijać na popularności. I ocenzurować. Dokładnie. Większość. Sam swoje odcinki. Ale niestety musiałbyś nosić spodnie do tego. No. Nie tak jak dzisiaj. No, dzisiaj to wiesz. Także ile mógłbyś się przesunąć bliżej Jacka, bo mnie tak trochę przeraża. Już mi nie jestem aż za blisko. Ludzie, w tym studiu są tylko dwa mikrofony, z czego wy się dzielicie jednym, a ja się dzielę drugim sam. No właśnie, ze sobą. Ten drugi mikrofon jest naprzeciw was, więc jestem oddalony od was tak daleko jak mogę. Czyli jako świetnie. Nawet mam własną klatkę, w której jestem teraz usadzony. To zostań tam, na zawsze. Tak. Także proszę się zachowywać grzecznie, bo nie będzie dzisiaj racji żywnościowej. No. Nie będzie czego? Racji żywnościowej. Tej torby czyli, bananów, której zwykle dostajesz. Kartek nie będzie. Tak, kartek. Nie no, my tobie kartek już nie dajemy, bo wszystkie kartki są w takich małych kulkach poprzyklejane nam do szyi. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ostatni raz dostajesz nam pójść ze słomką. W każdym razie przypominam też, że jutro, mianowicie w niedzielę 15 grudnia odbywa się kiermasz świąteczny w polskiej bibliotece The Biblery. Tak, ale przypominam, bo wiesz, bo to jest dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani takimi rzeczami, zapraszam. Niestety nie można już więcej dodawać swoich jakichś zgłoszeń, nie można brać w tym udziału jako osoba prezentująca swoje prace, ze względu na to, że deadline był do 13 grudnia, jak wszyscy wiemy, czyli do wczoraj. Ale dobra, myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, powiedzcie nam, słuchaliście razem ze mną tutaj przed chwilą, jak puszczałem państwu, znaczy naszym słuchaczom, Ewę Gigoń. Co myślicie jak do tej pory o Ewie? Bo nie wiem, jakim cudem to się stało, że nie puszczaliśmy Ewy wcześniej u nas na naszym... Jack niestety ma problemy z zachowaniem powagi. Sorry, ja słyszałem Psycho Pigs, nie słyszałem żadnej Ewy. Była Ewa Gigoń, dwa pierwsze nagrania, czy tam nawet trzy, które puszczaliśmy, to była Ewa Gigoń. Okej. Okay. Psycho Pigs leciało jako teraz przed chwilą, bo tak chciałem puścić coś na... pod klimat, który panuje teraz dzisiaj w studiu, także musiałem puścić Psycho Pigs. Tak, to był... Mówisz to był... o sobie i o Jacku. Nie, mówimy o tej jednej Psycho Pig, która jest tutaj wkurzona. Tak. Tak, teraz zaraz nas weźmie na rogi. Że ja? Czy że ty? Użyłem płci żeńskiej. Czasami nie, bardzo za ciebie nie wiem, zastanawiam się, czy mówisz o sobie jako o mężczyźnie, czy jako o kobiecie. Jack, czy jest, przepraszam, coś, o czym nie wiemy na twój temat? Bo... Nie mam pojęcia, o czym ona mówi. Nie, czy ty może o czymś wiesz? Może podziel się, bo widzę, że nawet Jack nie ma pojęcia, o co chodzi. Nie, dobra, Ili chce zabrać ten sekret do grobu. Także... Prawda mogłaby cię po prostu przerazić. Tak. You can handle the truth, jak mówił Jack Nicholson. Rozumiem. Do Tomka Cruza. Do Toma Cruza, tak. W każdym razie myślę sobie tak. Puścimy sobie parę kolejnych piosenek.
Może jeszcze coś z Ewy, tak jak obiecałem naszym słuchaczom, a zaraz potem puścimy puścimy parę innych nagrań. Także zapraszamy. Phoenix FM 92.5. Would you like to be a volunteer here on Phoenix FM? Are you a local voice that wishes to be heard? Why not join Phoenix FM? We're based here in Dublin 15, local community radio for the community. 92.5 Phoenix FM. Witamy Państwa po przerwie. Tak, tutaj właśnie otworzyło się studio tatuażu. Ili wykonuje cudowne artystyczne tatuaże Jackowi naszym studyjnym długopisem. Co to będzie? Ja widzę piersi już. To nie jest piersi. Nie, czekaj. Niech to się przyjrzy. Co to jest? Justonosz. A nie, to syrenka. No. Syrenka, jaka ładna, ale gdzie jest głowa? Tutaj. A ja myślałem, że to ogon jest. Nie wyszło. Aha, rozumiem. Aha, to jest w takiej konwencji. Ale okay. Za to tutaj... Syrenka wygląda jak takiej mapetowej wersji, taki mapet, taka...
No ale nieważne, skoro jesteśmy właśnie przy takich trochę śmiesznych sprawach, to powiedzcie nam, powiedzcie naszym słuchaczom, które z wszystkich dotychczasowych ról Jacka w naszym programie, która jest waszą ulubioną? Na przykład Jack, która jest twoja ulubiona, bo ty grałeś te wszystkie, grałeś te wszystkie, która z tych wszystkich... Trzeba jakiś sentyment do którejś tak, ról. Tak, któraś, która była najbardziej, najbliższa twojemu sercu. No, muszę powiedzieć, że rolą, którą najbardziej, no w sumie było ich kilka, ale jazzowy artysta był dosyć fajny. Hippies nawet był... Tak, hippies, śmieszny. Który potem skończył jako nasz cudyjny mebel, tak, tak. Oraz DJ Twaruk. DJ Twaruk, tak. To chyba był jedna z ostatnich swoich ról. Tak, tak. Trzy, po to zostałem wykopany z tego studia na stałe. Tak, dokładnie. Nie, no nie. Po prostu nie, to najmniejszy odzew był naszej publiczności na tę ostatnią. Ale nie, nieprawda, nieprawda. Jack po prostu dostał nominację do nagrody Akademii Filmowej za całokształt swojej pracy i tak się chełpił swoim zwycięstwem, że stwierdził, że nie będzie już grał w takim podrzędnym programie radiowym jak nasz, tylko po prostu poszedł do komercyjnej stacji. Tak, dostał swój własny program. Nazywa się Jack Show. Musimy to powiedzieć. No, Jack Show i tam są różne takie... Znaczy, nazywa mnie... Świry przychodzą. Nazywajcie tak. Mnie teraz proszę po moim rzymiańskim imieniu. Jackus Maximus? Ten krokodyliusz, co mówiłeś? O. Krokodyliusz. Krokodyliusz. To coś nowego, o tym nie słyszałem. To jest tak jak mówiłem w tej grze, jak? Starcie klanów? Tak, tak, tak. No, masz tam. Musisz nazywać swoje klany, więc tej nocy też leciał Gladiator w telewizji i oglądałem o Maximusie jakimś tam paraliuszu. Tak. Więc sobie potem przyłączyłem na Discovery Channel, gdzie był krokodyl i sobie pomyślałem, krokodyliusz, co za idealne krokodyliusz Maximus, tak? Maximus krokodyliusz, może być. Także, tak jak mówię, wcześniej, kiedy była przerwa muzyczna, wspominałem tutaj ekipie, że to jest najbardziej niepoważny odcinek, który do tej pory nakręciliśmy w czasie drugiego sezonu i co jest tego powodem? No po prostu Jack się pojawił i dosłownie rozbroił pomieszczenie swoim poczuciem humoru, dlatego jeżeli komukolwiek ten program wydaje się dzisiaj taki strasznie niepoważny, to wiecie kogo obwiniać za to. Aczkolwiek muszę przyznać, że to... Dzisiejszego dnia, kiedy ten program, który ma trwać godzinę, nagrywamy już trzecią godzinę, bawi się naprawdę świetnie. Także nie wiem jak wy. Ja może trochę gorzej, zobacz. Tak, co mi zrobił. Mamy dokumentację fotograficzną tego wszystkiego, co się tu działo, a przynajmniej większości z tych rzeczy, bo gdyby to miał ktoś sfotografować każdą jedną pojedynczą rzecz, to by brakło na to 2 giga pamięci w aparacie. Aczkolwiek myślę, że coś z tego uda nam się przemycić u nas na stronę i pokażemy państwu, co się tu działo. Jakieś nagrania. Co masz na myśli? Jakie nagrania? Na przykład... Nie! Komuś już jest przerażona. Piana z pysku ciekła. Tak. Tak, to mnie, to mnie, tak. To możemy zostawić. I nasi słuchacze, tutaj moi kochani współprowadzący twierdzą, że to ja byłem nieokrzesany. Jak zobaczycie nagrania, to zobaczycie, komu tak naprawdę piana z pyska ciekła. Ale to wiesz. I będzie dużo bipowania. Bip, bip, bip. Twoja obecność po prostu ma bardzo silny wpływ na nas tutaj. My tu zazwyczaj. Niekoniecznie pozytywny. Tak, my tu zazwyczaj jesteśmy grzeczni i ułożeni, kiedy cię nie ma, a kiedy jesteś, no, to po prostu. No powiem, że. No ty jesteś zawsze niegrzeczny, wiesz jak to jest, nie? Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą gdzie chcą, tak, znam to. Byle nie do nieba. Tak, w niebie jest nudno, wszyscy fajni ludzie są zawsze w piekle, nie? Tak. Ja znam piosenkę Get Lucky i tą drugą, jaka Get Lucky, no, tak. Ta druga? W punku. Do you want to? Coś tam, nie? Jak? Nie wiem, są twoje piosenki nie wiesz, ulubione. No, miałaś je ustawione jako dzwonek w telefonie. Jedną mam ustawioną, jak mogę mieć dwie piosenki ustawione w telefonie? Jedną po drugiej. Jedna ci się znudziła, zmieniasz na drugą. Nie, mam tylko jedną. To która to jest? Bura. Wiecie państwo co, z racji tego, że nasz program wykracza poza wszelkie normy, które wcześniej ustaliliśmy, także myślę, że to jest moment tak dobry jak każdy inny, żeby po prostu pożegnać się z państwem dzisiejszego tygodnia, w programie w dzisiejszym tygodniu i do usłyszenia następnym razem 22 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Jack, czy masz ochotę może powiedzieć coś do naszych słuchaczy? Myślę, że nie zapomnicie... Bo nieprędko cię tu zaprosimy z powrotem. Tak, także pożegnaj się z państwem. Myślę, że nie zapomnijcie kupić sobie karpia i życzę wam wesołych świąt.
Nie, no myślę, że jeszcze chyba Tom, jeszcze Wigilię... Jak powiedziałam wcześniej, nie wiem, czy go zaprosimy. Tak, dokładnie, tak, może, bo to nie jest zbyt bezpieczny pomysł. Także tak, tak, złóż państwu życzenia. Tak, nie, już złożyłeś, dobra. To także... Ja już tracę głowy przy nich, naprawdę. Musicie mi dzisiaj wybaczyć. Także do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, pa pa! Do usłyszenia. Do usłyszenia.